No cześć, w kolejnej części 16 lipca 2020 roku jadąc taką drogą leśną postawiłem na środku rower, ale cofnąłem się, bo intuicja mi podpowiadała, że mogą być z brzegu kurki przy drogach, tutaj tak miejscami się trafiały, ale jadąc rowerem zobaczyłem dwie kurki tam dalej. Cofnąłem się kawałeczek i zaraz wam pokażę super tępkę kurek. To jest właśnie to doświadczenie, intuicja grzybiarska, która mi podpowiada. Zobaczcie, że są takie kury, giganty. To wam nagram. Fajne są jagody. O, zobaczcie, są kępami. Ale kępka kurek. Oj. Ajajajajaj, zobaczcie. Zobaczcie, na gęsto. Na gęsto kurek. Ale będzie zabawa. Ajajajajajaj. Ja pierwszy tutaj uporem z tymi kurkami tutaj. Już nikt nie chodzi. Bo rozmawiam też z ludźmi, ludzie nie chodzą, kurki, te jagody, ludzie nie chodzą, bo się po prostu boją wychodzić z domu przez te głupoty, co w telewizji gadają. Zobaczcie, całymi kępami. Aj, pięknie trafiłem, super miejscowa. Przejdę się też dalej, tylko tutaj wyrąbię te kury. O, wydziobiemy kurki. Kurczę, rozdeptałem, ale to nic, jest w czym przebierać. Szkoda, że nie chciało mi się, szkoda, że nie mam właśnie statywu, wiecie. Nie chciało mi się wczoraj jechać do Media Expertu. Właśnie po statyw do kamery, do smartfona. Moście mnie zobaczyli, jak z daleka sobie zbieram pięknie grzyby. I co, idziemy dalej? Właśnie, nie chciałem się jechać do Media Expertu. Może dzisiaj zajrzę. Może dzisiaj pojadę do Media Expert, żeby sobie tam kupić właśnie ten statyw do smartfona. O, kurki, piękne, dorobne. Ale ich tu jest. Gęsto kurek. Kurczę, mogłem jednak jechać wczoraj, ale po prostu się nie chciało, bo tak teraz mam. Tak bym sobie postawił na drodze statyw. Nagrywałby, a ja bym sobie kosił tutaj kureczki. O. Pyk, pyk, pyk. Trochę ze śmieciami. Nie przebieram nożykiem, bo nie mam czasu. Od komarów się też odganiam. Ale kurki. Dobra, przyzbierana kurka. Filmiku jest prawie 5 minut. Dobra, do następnej części. Trzymajcie się, hej. Tyle. W takim dołeczku, cały spocony jestem. O, jeszcze się ukrywają kurki. Jeszcze się ukrywają. Pojedyncze sztuki. Dobra, na razie, trzymajcie się, hej.